W tym filmie chciałbym udowodnić, że dwie proste równoległe mają takie samo nachylenie, taki sam współczynnik nachylenia. Narysujmy dwie proste równoległe. Tutaj druga zakładam, że są to proste równoległe. Narysujmy teraz dwie proste przecinające te dwie proste równoległe prostą poziomą i prostą pionową przecinającą dwie proste równoległe. Zakładam, że prosta zielona jest pozioma, a prosta niebieska pionowa. Czyli proste te przecinają się pod kątem prostym. Są do siebie prostopadłe. Skorzystamy teraz z własności dwóch prostych równoległych, przeciętych trzecią prostą, żeby wykazać, że te dwa trójkąty są trójkątami podobnymi. Na podstawie podobieństwa tych trójkątów wykażemy, że żółte proste są tak samo nachylone. Zaznaczmy i nazwijmy pewne punkty na tym rysunku: punkt A, punkt B. Punkt C, punkt D i punkt E. Wiemy, że kąt CED jest przystający do kąta AEB, bo obydwa są kątami prostymi. To jest kąt prosty i to jest kąt prosty. Znamy też własności kątów odpowiadających. Wiemy, że ten kąt odpowiada temu kątowi. Są to kąty odpowiadające i mają w związku z tym taką samą miarę. Wiemy również, że kąty wierzchołkowe mają takie same miary, czyli miara tego kąta. Również jest taka sama jak miara tych dwóch kątów. Czyli miara kąta ABE jest równa mierze kąta ECD. Te dwa kąty są przystające. ABE i ECD są też nazywane kątami wewnętrznymi, na przemian ległymi. W trójkątach CED i ABE mamy już dwa kąty o tych samych miarach. Te dwa kąty są równe i te dwa kąty są równe. Jeżeli dwa Kąty są równe, to miara trzeciego kąta też musi być taka sama w obydwu trójkątach, bo w każdym z tych trójkątów miara trzeciego kąta to 180 stopni minus miary pozostałych dwóch kątów. I w tym trójkącie tak samo. W tych dwóch trójkątach wszystkie trzy kąty są odpowiednio równe. Ten kąt zaznaczony na niebiesko ma taką samą miarę jak ten, ten różowy taką samą jak ten i ten jest kątem prostym tak jak ten. Możemy zatem powiedzieć, że trójkąt AEB jest podobny do trójkąta DEC. Na podstawie cechy podobieństwa kąt, kąt, kąt. Wiemy, że w trójkątach podobnych stosunek odpowiadających sobie boków jest stały. Czyli długość boku BE w stosunku do długości boku AE równa się stosunek odpowiednich boków drugiego trójkąta, czyli długość boku CE do długości boku DE. Wynika to bezpośrednio z własności trójkątów podobnych. Teraz pytanie. Co to jest stosunek długości BE do AE? To nachylenie prostej AB, bo nachylenie prostej, jeżeli zaznaczymy na niej dwa punkty, to stosunek różnicy współrzędnych Y tych punktów do różnicy współrzędnych X tych punktów. Jeżeli przemieszczamy się od punktu A do punktu B, to różnica współrzędnych X tych punktów jest równa długości boku AE. A różnica współrzędnych y tych punktów jest równa długości boku BE. BE to delta y, a E to delta x. Przyjrzyjmy się teraz temu drugiemu wyrażeniu CE przez DE. Tak samo jest to różnica współrzędnych y przez różnicę współrzędnych x pomiędzy punktami C i D, czyli to wyrażenie po prawej stronie równania to nachylenie prostej CD. No i w ten sposób, na podstawie podobieństwa trójkątów powstałych z przecięcia dwóch prostych równoległych innymi dwoma prostymi prostopadłymi do siebie, wykazaliśmy równość stosunków odpowiednich boków tych trójkątów. A na tej podstawie wykazaliśmy równość nachylenia dwóch prostych równoległych.